5 lutego 1919 Niemcy zdobyli Rynarzewo, wysyłając 3000 żołnierzy, wsparcie artyleryjskie i pociągi pancerne. Jednakże polscy saperzy przygotowali zasadzkę na pociąg pancerny, rozstawiając miny, które skutecznie wyłączyły pociąg pancerny z użytku, w którym był skład 400 żołnierzy oddziału Grandschutzu. Które skutecznie wyłączyły pociąg pancerny z użytku oraz skutecznie wyeliminowały jednostki piechoty. Polacy ostatecznie zdobyli sprzęt, który był w Rynarzewie, a pociąg został odnowiony, później nazwany imieniem Danuta i był także wykorzystywany w kampanii wrześniowej, w trakcie której 16 września pod Łowinem dowódca podjął decyzję o jej zniszczeniu.